Siemano, z tej strony Gora, dzisiaj za nami jest Olina, witam. I to jest Sanki z wypożyczalni, jakby co. A to jest już siódmy odcinek serii MTA Play Your Life. Pokażemy wam nową pracę, Street View. Bardzo praca jest opłacalna, szczególnie dla początkujących graczy, jak i dla graczy zaawansowanych. Zaraz wam dojedziemy na miejsce i wam wszystko wytłumaczymy. No, 6 na godzinę to jednak coś jest. Ja teraz trochę, może mniej. Sanki. Brawo. Zbugowane. To są samochodziki Street View. Czekaj, ja tam pójdę. Bieram takiego auta. Czekaj, ja to wszystko wytłumaczę zaraz też. Wchódź do tego Downy. Proszę, to jest samochód Street View. Wchodzimy do takiego Hot Ring Racera. Zapalamy mu światełka, żeby było pełni. Zajeżdżamy tutaj. Taki punkcik jest tutaj w LV i jest jeszcze w LS. Niedaleko spawnu dość. W LS. Pobieramy sobie oprogramowanie. Ja ogólnie mam dużo bardzo wyjeżdżone, mi się nie zresetowało. Nie? Nie, mi się nie zresetowało. Ja mam 40 giga prawie. Ja nie, ja mam ponad 40 giga parę mega. No i czekacie, aż wam się zrobi 100%. Mi się troszkę może to dłużej robić, bo mi się przesyła film. Ile masz już? Filmu? Nie, ile masz tego? Tutaj 67, 70, 80. No to równo mam w takim razie. 90 mam. No i proszę, mam 40 giga, prawda? Tu już tutaj wyjeżdżę, ale stoję, mam wszystko zjeżdżone. Mateusz, chodź, jedź ze mną, jak możesz. Ty, ja mam 10 giga, to nie jest źle. Chodź na tu, chodź. No i jedziemy przykładowo tędy. Trochę bardzo mnie słychać u ciebie. Mam echo, tak jakby. Czemu? Słyszałem siebie przed sekundą, mniejsza o to. Prawda? Jedziemy tędy. Ja sobie pozwolę tutaj skręcić lewo. Weź jak możesz poprawić trochę mikrofon, bo ci tak dziwnie słychać, jakbyś był za czymś. Prawda? I jedziemy sobie teraz tutaj, bo tutaj nie mam zrenderowanej drogi, że tak to ujmę. Igor, ale ja ten dłuż jechałem. Dobrze, zaraz pojedziemy, bo taką mam trasę, przepraszam. Ale ja takiej nie mam. Bo chcę dojechać w pewne miejsce. Pojedziemy ogólnie tutaj, pojedziemy do końca w górę. Chyba, że wolisz mali na prostu w uliczki wjechać. W uliczki. To już tam wjeżdżamy, tylko na najbliższym wjeździe. Wejdziemy w uliczki, pojedziemy na górę. I będziemy jechać drogą przez opuszczone lotnisko Las Payadas do Bayside Marina. Potem możemy pojechać z Bayside Marina do SF. Tylko tutaj już mówię całą naszą trasę i pojeździć po SF trochę. Po czym pojechać na Montchilet, całe Montchilet zenderować i koło Montchilet miasteczko. Okej. Okay. Jakieś screeny później można wrzucić ewentualnie. Tak. Ogólnie praca polega na tym, że zbieramy takie oto gigabajty. 1 giga to jest 120 euro. Ogólnie na godzinę, jeśli teraz się chce, można zrobić około 4-5, prawda? Jeśli ktoś Ja zrobiłem wczoraj z kolegą 6, więc wiesz. Ale wczoraj była jeszcze inna płaca. Teraz jest trochę 30 euro mniej już. Na 1 giga. To na 10 ale giga jest już. Jak zmniejszyli zarobki, to powinni zwiększyć te prędkość tego samochodu. Tak, coś za tutaj się buguje. Nie wiem, czy to wina skina, czy to wina samochodu, mniejsza o to. I jedziemy sobie, zbieramy takie punkty, mieliśmy zjechać. Malina, my to mieliśmy zjechać. Igor, jak coś, to nie włączyłem od razu stopera, więc jakieś 2 minuty plus trzeba doliczyć. Dobrze, włącz stoper. Mi już u pana poszła. O, to miło. Net, nie, jedna. I ogólnie pojedziemy sobie tędy uliczkami, gdyż Malina nie ma tutaj zjechanych ich. Ja już mam, jak widać. No. Mi to nie przeszkadza zresztą. Właśnie chciałem w ogóle. W lewo z tobą, wróć, w lewo. Chciałem w tamtym odcinku, ale za bardzo nie było czasu, bo takie chaotyczne odcinki teraz zrobiliśmy. Oglądałeś odcinki w ogóle nasze, czy nie? Nie. Tak w pierwszy, drugi, trzeci to jest tak jakby troszkę ciszej nas słychać, a w czwartym, pamiętasz, zwalił nam się ten program i zmieniliśmy go i o wiele lepiej, głośniej nas słychać, lepiej. Tak, nie wiem, czy zważyłeś na to uwagę. Nie wiem, nie zważyłem na to uwagi, wiem, co zważyłem na to uwagę, że ten odcinek będzie w HD, tak jak tamten jest w HD, który teraz wrzucam i jeszcze wcześniejszy jest w HD, więc ogólnie myślę, że będziecie zadowoleni z tego powodu. A jeszcze warto ogólnie teraz można się zrobić, przepraszam, że ci przerwę, 1200 euro na 10 gigabajtach, prawda? Tak? Więcej. Ja za 10 mniej.
Najlepiej po prostu dawać co 5, bo jak nas wali gdzieś na pulpit, to nam przepada. To nam wszystko to przepada wtedy. Przynajmniej, ktoś musi uważać, żeby przed, nie zmienił używać przynajmniej gry. Przed tym było. Ja teraz nie próbowałem, wolę nie próbować. Dokładnie, ja już mam 1 giga zjeżdżone, to wiesz. Ja tutaj pojechałem do... Ja na stację jadę. Na stację? Dziękuję, że mi przypomniałeś, Mateusz. Bo wiesz, na wycieczkę się wybieramy. Ale to w sumie dobrze, bo pojedziemy teraz w stronę SF czy jakoś tak i tak. Później byśmy walnęli do AP. Do czego? Do AP. Pokażę ci. Mniejsza o to. AP, czekaj, bo mi się kojarzy to z czymś. W ogóle pod prąd teraz nie jechałem. Dobrze, wróć tu pod tą, bo ja mam fajną traskę. Myślę. W każdym bądź razie odcinek raczej zakończę, bo to tak naprawdę to miał być odcinek, tylko wytłumaczyć o co mi chodzi. Mogę jeszcze kawałek się przejechać. Albo chodź, robimy zrzut 1 giga może, co? Czy nie? Żeby zaprezentować, jak to się... Czekaj, dojedźmy kawałek, bo dopiero 3 minuty odcinka mamy. Nawet. W sumie się nie pojedź... opłaca nawet. Pojedźmy kawałek jeszcze, tak. Tak do 10 chociaż dobić. No praca, nie, w pracy coś się dzieje, szczególnie jak ja, tak jak teraz z Igorem jeżdżę, to... To jest fajne bardzo, bo jest. To ktokolwiek się wywali, jedziesz, nagle coś ci... Podjedziesz pod jakąś większą górkę i zaczynasz się tu... Wywalisz się, zrobisz zachowanie czy coś, to jest, można się pośmiać, można pogadać, można poszukać, jak my na przykład gramy sobie na naszym takim stworzonym serwerze przez nas, gramy sobie i po prostu stuntujemy tam sobie, czy gramy na takim... Ogólnie, czy jakiś polski serwer zabawy, coś w tym stylu, sobie gramy no, i stamtąd... Próbujemy z ekipką zrobić serwer, krótko mówiąc. No też, ja na przykład dużo gram na polskim serwerze zabawy, tak naprawdę. Tak? No, bardzo dużo ostatnio. Ja teraz na bezplayu pogrywam sobie dosyć często. Więc może się nas spotkać na bezplayu, jakby co. Jak chcecie odcinek tak. Z bezplaya, to łapka w dupę. Tak, mieliśmy nagrane około 2 odcinków z bezplaya, ale oczywiście musiało nie się... No. Zresztą jak połowa, bo ten odcinek, gdyby tamte odcinki nie poszły się walić, to ten odcinek by był już 12, 17. 15. No. Gdzie ty w ogóle pojechałeś, bo tak trochę się zgubiłem? Wyjść na autostradę główną, bo ja tak trochę się też zgubiłem tutaj między tymi domkami. Ja jestem koło Przecho jak coś. Ja jestem tam na tym osiedlu takim bogackim tutaj, że tak to ujmę. A, wiem. Nie wiem. Nie jeżdżę z Bogarta osiedle na Welfau na górze. Co za debil. Za co ja te podatki płacę, żeby jakiś holownik mnie staranował? Myślę, że mówisz do mnie i mi się smutno zrobiło. Ogólnie bardzo fajnie zrobili te tabliczki, których i tak nie przestrzegam. Pozdrawiam administrację PlayLife. Czekam na zabrane prawko. A ja serdecznie pozdrawiam Wasia, który pewnie i tak tu nie obejrzy. Nieważne który dlaczego, nie, ale pozdrawiam. Który ci nienawidzi, krótko mówiąc. Pozdrawiam serdecznie Wasia, mój ulubiony admin i w ogóle. Kocham go. Szczególnie z jednego powodu. No i o którym ja wiem. Ogólnie zresztą każdy admin... O forum chodź, Igor. A, o forum... Kochamy Wasia, nie, kolejka moderacyjna. Nieważne. Kocham Wasia. Uwielbiam. Wszyscy kochają Wasia za kolejkę moderacyjną. Dziękuję. Zaraz dostanę bana za to, jak to wrzucę. Tobie nic nie zrobił. Mi też dał kolejkę moderacyjną. Ja powiedziałem, że go bardzo kocham, ja go wielbię za to. Kto go nie wielbi, Mateusz, to jest taki super admin. On wszystko ci powie, podpowie, wszystko. A teraz się boję to wrzucić, bo będę miał bana. Nie będę miękką frytą, wrzucę to. Pozdro dla tego Kisiela i XP, czy tam JP, nie wiem co tam było. Czy tam Kisiel X, JP, nie wiem. Pozdro jechał pod prąd ziomek. Gdzie Igor jesteś? A, jestem Kopeo. To ja właśnie przyjechałem to oddać. To weź tutaj. Zmień okay. Się szybko czy coś. Już, i zakończymy będę miał 2 giga akurat, wiesz? No, to uwiń się w jakieś 3 minutki. To będzie akurat. Okej, tutaj jakieś furki stoją. Ja będę musiał być na chwilkę z dwóch. Kogo by tu można pozdrowić? Albo polecić.
ogólnie polecam wam, bardzo wam polecam, bardzo uwielbiam mechanika LS, Bambilot po prostu jest taki idealny, jest taki super, tak go lubię. Czemu ty na każdego narzekasz w odcinkach? Nie rozumiem. Ja mówię, że go bardzo lubię, tak samo jak bardzo lubię Xaterka. Jego to wiem, że lubisz, ale Bambilota to strasznie lubisz, szczególnie ostatnio o nim mówiłeś. Ale to chyba tego nie musimy publikować. Nawet to nagrałem. Jak to ci się na stan obrąbał, jak to ten? Oj, Bambilot. No, nieważne. Bambilot, jeśli to zobaczysz, to bardzo ci pozdrawiam. Nie zobaczy, nikt tego nie zobaczy. Xaterek nas ogląda jakby co. Tak? Tak. Igor? Zaraz będę przy zrzucie, już jestem przy zrzucie. No. Igor, pamiętasz naszą bazę? Tą kapliczkę? No, jest chyba już po naszej. Wiesz, że ona teraz jest wolna do wynajęcia? Wynajmujemy sobie tak dla siebie? Wiesz, ja bym chciał nam zrobić tak naprawdę tą? Nie, wolę ten. Na Ghost są jakieś domy wolne. Ja bym chciał Ghost cały wynająć i tam zrobić gang. Co ty, cały Ghost? Wiem, że to by dużo wychodziło, 3K, ale jakby się zrobiło składki po 500 euro od każdego, by się miało duży dość gang. Codziennie byś musiał to zrobić. Bo codziennie składki po 1000 euro. Znaczy po 1000 euro, po 100 euro. Jestem tutaj przy rzucie w LV. Okej. I wygrywam tutaj, prawda, mi się trwa wysyłanie do nich. I mam ogólnie 2 giga, mniej więcej, zebrałem. Więc otrzymuję 253 euro za zebranie, 2 giga, 111 mega, prawda? No więc 250 tak euro w jakieś 5 minutków to jednak coś. No to jednak na pracę, na którą nic nie potrzeba. Jeśli zaczynacie grać na serwerze Play Live, to bardzo serdecznie wam tę pracę polecam. Zgaduję, że ta praca zostanie znerfiona, ale w pewnym sensie tak naprawdę jest teraz fajna. Tak jak L2 w pewnym momencie zostaje na pewno popsuta, bo wszystkie prace są psute, bo to jest jak logiczne. Jak na L2 był każdy, to teraz nikogo nie ma. Dokładnie. Dobra, to ja jestem tutaj przy zrzucie i gdzie jesteś? Ja tutaj już sobie zrobiłem zakończy. Palę. Ja zrobiłem komendę palę sobie, tutaj stoję przy murku palę. Gdzie? Chodź tu do mnie, bo ja tu stoję i się gubię normalnie, nie wiem. Wiesz, gdzie się bierze samochód? No. No to chodź tu. Już się widzę, jak biegniesz. Ja w też. Bubusie, w czapetce i w kapturze. Dobra, szybko, żegnamy się, więc... Na razie, cześć, papa. Trzymajcie się, jeśli film wam się podobał, to subujcie i naprawdę polecam wam tą pracę. Ta praca się nazywa Street View, więc na razie, pa. Mateusz, pożegnaj się. Cześć.